A dzień dobry. Dzień dobry. Po 20 kilku latach wróciłem do Polski i chciałem spotkać moją ciocię, która przeżyła okupację, która pamięta wygnanie Żydów z Nowego Korczyna, która pracowała w Niemczech w czasie wojny. I chciałem zadać jej kilka pytań, żeby powspominała. Ciocia nazywa się... Mieczysława Jaroszek. Mieczysława Jaroszek z Panny. Urodziła się w Nowym Korczynie, mieszka na ulicy Buskiej, naprzeciwko kału. A później wyszła za mąż i z męża nazywa się Wisz. To niech ciocia zacznie od tego dnia, kiedy Niemcy wyganiali Żydów z Nowego Korczyna. No może jeszcze zacząć do tego dnia, to opowiem o tej dziewczynie, o tej mojej Feli, tak, co mieszkała za ścianą. Oni mieszkali na wsi, to była taka biedna rodzina, bo trochę Żydów może było bogatych, co było w mieście. Ale oni mieszkali na wsi, jeszcze na takiej bardzo biednej wsi. Tam piasek się nazywała, no i rzeczywiście piasek tylko był, nic się tam nie rodziło, oprócz ziemniaków i żyta owca. Także ludzie żyli bardzo biedni. I ci Żydzi, oni mieli tam sklep, to był taki Mojsiek, jego żona Hanna i mieli troje dzieci. Najstarszy syn miał 13 lat, to był Gabryś. Potem była dziewczynka, miała 10 lat, taka ładniusia. Włoski miała takie rozszczepane, taką miała główkę ładną, nie kręcone, tylko takie podnapte włoski i czarne piegi na nosku. Była bardzo, bardzo ładna. I potem jeszcze był taki malutki Żydek, to był Mojsie. Ten Mojsie Bruno, albo Mojsie, już sama nie wiem jak mu było, miał 2 latka. A że my mieszkali w jednym domu, to był taki stary dom pod strzechą szyty i babcia mieszkała z jednej strony my mieszkali, cała rodzina, a z drugiej strony mieszkała ta babcia. A babcia miała wnuczka, jej córka była gdzieś w świecie, gdzieś pracowała, u Żydów służyła. A babcia chowała tego wnuczka, ten wnuczek, no tak już wtedy jak pamiętam, to miał tak 10 lat. My tam zawsze latały, bo babcia była dobra. Piekła nam krajanki na ognisku, jakby se chcieli zapalić, to nam liści suchych przyniosła. O papier się postarała, bo i papieru nie było przecież wtedy. Gazety nie było w mieście żadnej. To jak chłop chciał się zapalić, to musiał z książeczki babie wyrwać chatkę, żeby nie widziała. Wtedy sobie opiął zakurzył. No bieda była straszna. No i no, potem zaczęli już tych Żydów usuwać, takie zgrupowania robić. Robili getta, a jak gdzieś to mieszka, tak jak ci, co mieszkali na wsi, no to ich przygonili do miasta. To było miasto, też było, jak wiecie, ale się nazywało miasto. No i ci Żydy mieszkali u tej babci za ścianą. No to sam można wyobrazić, jakie to były czasy. Tam mieszkała babcia z tym Fredziem, spali na jednym łóżku. No i te Żydy, jak się tam wprowadzili, mieli drugie łóżko, bo ich troje, czworo, pięcioro i też spali na jednym łóżku. No i każdy się wyspał, to takie były czasy. Wszystkim było dobrze. No i potem któregoś dnia zaczęli tych Żydów do miasta gonić. Ale zaczęli gonić, to mi się jeszcze zdążyli dobrze poznać. Ta Żydówka stawała nieraz na drodze, kupowała masło, jajka, no to troszkę zarobiła, przynajmniej tyle, żeby sami mieli co zjeść. Ale jedną sobotę tam zaszłam, a bo tam my często chodzili do tej babci. Tak jak to dzieci, lecieli mi się bawić i coś tam jeszcze napsocić. No i któregoś dnia tam, Boże, mi ta Żydówka tak płacze, Hany tak płacze. A mnie, czemu tak płaczesz? Ona mówi, ja jest sama, nie mam co ugotować, nic nie mam, żebym miała chociaż trochę grochu albo trochę bobu, żebym miała co dzieciom dać. Mnie się jednak strasznie żal zrobiło, a wtedy też miałam tak jakieś 17-18 lat. Tak mi się żal zrobiło i sobie pomyślałam, że u nas na strychu jest i gruch i bób. Że trzeba tej Hanie trochę podać. Nie, Hanna nie płacze, tylko iść na górę. Ja też przyjdę na górę i dam ci grochu i bobu. No i poszliśmy, ona poszła na swoją górę, ja na swoją górę, a tam te góry były oddzielone od sąsiada, od naszej
takim płecionym płotem. No a my jak to dzieci, każdy był ciekawy, co za ścianą jest, to my sobie grzebali dziurę. No i tą dziurą nabrałam Hani grochu, bobu, podałam jej, tak się broka ucieszyła strasznie. No i od tej pory my były koleżanki, nie? Ona mi dawała czasem masła na chleb, a ja jej dawałam grochu i bobu. No i potem któregoś dnia już zaczęli wszystkich Żydów gonić z miasta. Siedzieli my wszyscy pod stodołą, to znaczy wszyscy dzieci. Siedzieli my pod stodołą, słońce świeciło, a to była wiosna, marzec, bo takie ostre, zimne powietrze było. I tylko baty strzelały. Jou, wou, sznel, sznel. Tylko takie te baty strzelały i te odgłosy takie, takie no, no i tylko szloch i takie powłóczenie nogami, no i oni poszli. Poszli do Szucina, to było jakieś 20 chyba kilka kilometrów na piechotę poszli. Kto mógł, to szedł, to szedł, to szedł, a kto nie mógł, to dostał kulkę w głowę i, no i zaczął odpoczywać. No i któregoś dnia przyszli też, Ormo przyszła też po moich Żydów, po moich sąsiadów. No i tak kolbami walą w drzwi, a to było w czas rano. Tak kolbami walą w drzwi, tam krzyk taki. No i my się wszyscy pobudzili. No i po chwilę do nas walą. No i to my się wystraszyli, co się dzieje. A ta Żydówka, ta Hana mi mówi tak, Miecia, ja ich uprosiłam, żebym mogła przyjść i cię pożegnać. Ty mi tyle dobra zrobiłaś. No i ja wstałam. Ona miała tą dziewczynkę, tą Felcię. Ta Felcia miała złote kolczyki. No i ona wyjęła te kolczyki temu dziecku z ucha i włożyła je mnie. O Boże, jaka byłam szczęśliwa, że mam złote kolczyki. Ale jak mi było strasznie żal tej Felci, bo ona była taka ładna, tak się bała, tak się te dzieci trząsły. No i co? Uściskaliśmy się i poszli. Mamy znowu pod stodołę potem i słuchać, jak tam te krzyki sobie płacze.